Benitę von Falkenhayn wyprowadzono z celi berlińskiego więzienia o świcie 18 lutego 1935 roku. Karl Krüppler był doświadczonym katem. Na początku XX wieku, gdy miał 32 lata, zniechęcony niskimi zarobkami w rzeźni końskiej, zdał egzamin na kata. Początkowo nie zarabiał dużo, ale od czasu, gdy do władzy doszli naziści, miał pełne ręce roboty. Tego dnia miał ściąć dwie kobiety, skazane za zdradę Niemiec. Benita pierwsza miała przejść drogę do katowskiego pieńka. Polski oficer kawalerii, bohater wojny polsko-bolszewickiej, przyjechał do Berlina jako Georg von Sosnowski-Herbunałęcz. Jego wojenne zasługi i tytuł robiły wrażenie na Niemcach. Dzielny kawalerzysta. W wojnie światowej walczył na froncie wschodnim, gdzie doszedł do stopnia porucznika, co zawdzięczał bojowym zasługom. To był czas niezwykłego rozwoju techniki zabijania. Powstawała nowa broń, lotnictwo myśliwskie. Co ciekawe, przyciągnęła kawalerzystów może dlatego, że była to najbardziej niebezpieczna służba. Sosnowski ukończył kurs pilotażu w Wiener Neustadt, ale na front nie wrócił i nie walczył jako lotnik. Wkrótce wciągnęła go nowa wojna. Armie bolszewickie, realizując ideę Lwa Trockiego niesienia rewolucji na bagnetach na zachód, ruszyły spod Kijowa, spychając polskie wojska. Wydawało się, że już nic nie uratuje Polski. Armie bolszewickie frontu zachodniego zbliżały się do Warszawy, a ich dowódca Michaił Tuchaczewski wykrzykiwał: jeszcze 16 wiorst i Europa. Nie przewidział, jak wielka jest moralna siła narodu, który miał podbić, a czego wyrazem były długie kolejki przed komisjami poborowymi. Sosnowski, oficer wojska austriackiego, już w listopadzie 1918 roku zgłosił się do służby w 8. Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie i znowu wyruszył do boju. Odznaczył się w bitwie pod Wernichorodkiem. Jego dowódca, podpułkownik Henryk Brzezowski, tak opisał to we wniosku o odznaczenie orderem Virtuti Militari. W krytycznym momencie rzuca się porucznik Sosnowski na czele swojego szwadronu na pierwsze zbliżające się szwadrony Budionnego i brawurową szarżą wpędza ich do bagna, gdzie przez ogień karabinów maszynowych zostały zdziesiątkowane. Armię Tuchaczewskiego odpędzono spod Warszawy. Wojna zakończyła się wielkim zwycięstwem Polski, lecz bolszewicy nie zrezygnowali z odwetu. Rotmistrz Sosnowski pozostał w kawalerii, ożenił się. Jednakże czas pokoju i stabilizacji, praca w sztabie zupełnie nie odpowiadały jego awanturniczej naturze. Nie wahał się, gdy w styczniu 1926 roku zaproponowano mu służbę w wywiadzie. Znasz go? Poznaliśmy się 4 lata temu w Sopocie. Przecież byłaś tam z mężem. Mówię tak, bo wiesz, jaką sławę zyskał ten rotmistrz. Nazywają go polskim ogierem, a przecież ma żonę. Nie wiem, co ty znasz wszystkie najnowsze plotki.
kontrwywiad nie powinien zainteresować się tym Polakiem? Mówią, że wydaje dużo, a nikt nie zna źródeł jego przychodów. Gdyby Abwera chciała się interesować wszystkimi Polakami w Niemczech, to musielibyśmy przekroczyć wersalskie limity. Tym warto. Uwierz kobiecej intuicji. Kapitan Günther Rudloff był oficerem kontrwywiadu Abwehry. Niechęć hrabiny von Bocholtz miała się okazać nadzwyczaj niebezpieczna, ale nie tylko ona zagrażała Sosnowskiemu. Józef Gryf Czajkowski kierował w Berlinie placówką polskiego wywiadu do czasu przyjazdu Sosnowskiego. Odwołano go, gdyż pojawiły się podejrzenia, że współpracuje z wywiadem niemieckim. Wrócił do Torunia. Długo pan czeka? Za długo. Czegoś się pan obawia? A niech pan nie zadaje głupich pytań. Pięć tysięcy. Jak na to, co wam przekazuję, to mało. Tak się pan boi? Obserwują nas. Pan jesteś konsulem, masz immunitet, a mnie jak złapią, to powieszą. Niech pan już idzie. Kiedy następna przesyłka? Nie wiem, zawiadomię. Za długo tu stoję, niech pan już idzie. Aha. I proszę się postarać, żeby w Berlinie bardziej doceniono moje poświęcenie. 5 tysięcy to za mało za to, co dla was robię. Przekażę. Porucznik Józef Gryf Czajkowski kierował polską placówką wywiadowczą w Berlinie od 1924 roku. Jednakże szybko zorientował się, że szefowie w Warszawie źle oceniają jego aktywność. Z drugiej strony bał się niemieckiego kontrwywiadu. Załamał się. Poszedł do Abwehry i zaoferował swoje usługi, z czego Niemcy chętnie skorzystali. Przez niego, przez Czajkowskiego, przesyłali do Warszawy spreparowane fałszywe wiadomości. Nie trwało to długo. Nasz kontrwywiad, podejrzewając go o tę podwójną grę, ale nie mając ostatecznych dowodów, tylko odwołał go do Warszawy, przysyłając na jego miejsce szefa berlińskiej placówki Jerzego Sosnowskiego. Czy Gryf Czajkowski wiedział, kto przyjeżdża na jego miejsce? Czy zdradził Sosnowskiego Niemcom? Niemiecka kronika z 1926 roku, a więc z czasu, gdy do Berlina przyjechał Sosnowski jako nowy szef placówki polskiego wywiadu. Niemieckie siły zbrojne nie stanowiły wówczas żadnego zagrożenia dla Polski. Reichswehr, poddana ograniczeniom traktatu wersalskiego, który zabronił Niemcom utrzymywać siły zbrojne z poboru i ograniczył je do 100 tysięcy zawodowych żołnierzy, dobrze prezentowały się tylko na pokazach żołnierskiej sprawności. Niewiele więcej demonstrowano na polowych manewrach, bacznie obserwowanych przez oficerów zwycięskich mocarstw. Reichswehr nie miała czołgów ani samolotów bojowych. Jednakże polski wywiad wiedział, że Niemcy w tajemnicy odbudowują siłę militarną. Już na początku lat 30. Reichswehr liczyła 400 tysięcy żołnierzy, czterokrotnie więcej niż na to zezwalał traktat wersalski. Na poligonach jeździły tekturowe czołgi, ale rzeczywistość była inna. Paul von Hindenburg, bohater I wojny światowej, przybywa na uroczystość odsłonięcia pomnika bitwy pod Tannenbergiem, w której dowodził zwycięskimi wojskami. To był wyraz tęsknoty Niemców za odbudową potęgi militarnej i odwetem. Sytuacja była tym groźniejsza, że w kwietniu 1922 roku w dzielnicy Genui Rapallo delegacje Niemiec i Rosji Radzieckiej podpisały układ przywracający stosunki dyplomatyczne między tymi państwami i regulujący sporne kwestie. Tuż za tym rozpoczęły się tajne rozmowy przedstawicieli Reichswehry i Armii Czerwonej, które doprowadziły do podpisania 11 sierpnia 1922 roku porozumienia o współpracy wojskowej. Dwaj wrogowie Polski łączyli siły. Tak jak Niemcy, dowódcy Armii Czerwonej nie porzucili myśli o odwecie za przegraną w 1920 roku. Wiedzieli, że do nowej rozprawy Armia Czerwona musi być lepiej przygotowana, a radzieckie wojska pancerne miały tylko 90 czołgów z I wojny światowej. Współpraca z Niemcami
dawała możliwość produkcji nowoczesnego uzbrojenia. Dla Polski wgląd w tajne niemieckie posunięcia stawał się sprawą najwyższej wagi. Benita szybko została kochanką Sosnowskiego. Dla polskiego szpiega była cenną znajomością. Jej pozycja towarzyska w Berlinie pozwalała na nawiązanie innych kontaktów, które mogły owocować wywiadowczymi informacjami. A mówiło się, że jej mąż, Richard, był synem szefa cesarskiego sztabu generalnego, generała von Falkenhayna, co nie było prawdą, ale miało swoje znaczenie. Myślałem, że się odważysz. Może spróbujesz jeszcze raz. Dostaniesz nagrodę. Słuchaj, bo Richard ma dzisiaj drugą operację. Myślałem, że się rozstaliście. Tak, ale nie rozwiedliśmy się. Nadal jestem jego żoną. Ja wiem, że to niezręczne w naszej sytuacji, ale w każdej chwili gotów ci jestem pomóc. Dziękuję, ale to niepotrzebne. Pamiętaj, że to tylko pożyczka i w każdej chwili... Wracajmy. A jednak poprosiła go o pieniądze. Potem przyszła po nową pożyczkę. Jej sytuacja finansowa stała się krytyczna. Operacje i rehabilitacja męża kosztowały wiele, ale Sosnowski z wielkim taktem, który mogła uznać za wyraz miłości, dawał jej duże sumy. Tak Benita uzyskała możliwość luksusowego życia w biednych Niemczech. To ją wciągnęło tak bardzo, że nie myślała już o tym, iż zdradza swoją ojczyznę. Po I wojnie światowej kraj pogrążył się w kryzysie. Gigantyczne reparacje wojenne, zajęcie przez wojska francuskie zagłębia Rury i hiperinflacja uderzyły Niemców z całą siłą. Waluta nieprawdopodobnie szybko traciła wartość. Za jednego dolara płacono ponad 4 miliardy marek. Bezrobocie, nędza, upokorzenie przegraną wojną tworzyły atmosferę, w której rozkwitały radykalne ruchy. Komuniści, nacjonaliści, a wkrótce naziści stali się siłą, która mogła skierować naród do nowej wojny. Niemcy wrzały. Jakby na przekór ekonomicznemu załamaniu i społecznym nastrojom, Berlin stawał się ogromnie atrakcyjnym miastem, światową metropolią, w której kwitła nauka i sztuka. Film niemiecki osiągnął artystyczny poziom, którego nigdy później nie odtworzył. Wytwórni UFA, największej i najsłynniejszej wytwórni filmowej międzywojennej Europy, powstawały arcydzieła. Kina biły rekordy frekwencji. Równie zapchane były drogie, luksusowe restauracje, kabarety i tanzbudy. Tak, Berlin stawał się również miastem wyuzdania i wolnej miłości. Ten blichtr pociągał ludzi, których sytuacja ekonomiczna wyrzuciła na margines wielkiego życia. Wśród nich znalazła się Benita von Falkenhayn i jej przyjaciółki, które marzyły o wystawnych rautach i szalonych nocach w kabaretach. Lecz ich pensje na państwowych posadach były za małe, aby mogły sobie na to pozwolić. Pewnego dnia Benita odebrała list od Sosnowskiego. Wyjeżdżam do Polski, gdzie zostałem mianowany dowódcą pułku. Pisał, że jego szczęście z okazji tej nominacji zaburza świadomość, iż więcej jej nie zobaczy. Chyba, że ona również przyjedzie do Polski, gdzie on po rozwodzie będzie mógł pojąć ją za żonę. Czego więcej trzeba było zakochanej kobiecie, gdy dowiedziała się, że Jerzy, jej Jerzy, powrócił. Dzień
Wróciłeś do mnie? Muszę ci coś wyznać. Jestem oficerem polskiego wywiadu. To nie ma znaczenia. Jesteś mój. Zakochana Benita szybko zaakceptowała rolę, którą wyznaczył jej Sosnowski. Poznawała go z innymi kobietami ważnymi dla jego szpiegowskiego fachu. Wkrótce te kobiety zostawały jego kochankami. Wśród nich była Irene von Jena, urzędniczka z Ministerstwa Reichswehr. Dała się nabrać na wybieg, który wymyśliła Benita. Otóż początkowo dostarczała jakieś błahe informacje o ministerstwie dziennikarzowi brytyjskiemu. Oczywiście był to Sosnowski. Ale coraz częściej, coraz bardziej te błahe informacje zaczęły się zamieniać w informacje ważne dla wywiadu. I tak przekroczyła próg, za którym zaczynała się zdrada. Józef Piłsudski odpiął własny order Virtuti Militari, aby udekorować marszałka Ferdynanda Foscha, wielkiego przyjaciela Polski. Obydwaj zdawali sobie sprawę z zagrożenia, jakim dla Europy w najbliższej przyszłości mogą być Niemcy. A sytuacja zmieniała się szybko na niekorzyść Polski. Przemysł niemiecki, choć w fatalnym stanie po wojnie spowodowanym brakiem surowców, zachował swą przedwojenną siłę. Największe niemieckie koncerny włączały się do światowego systemu karteli. Równie dynamicznie rosła potęga przemysłowa drugiego wroga Polski. Związek Radziecki przystąpił do pierwszej pięciolatki, a w istocie do budowy gigantycznego przemysłu zbrojeniowego. W tym okresie powstało tam 138 zakładów produkujących traktory, a w istocie czołgi. Już w 1932 roku nowe zakłady dostarczyły wojsku ponad 1000 czołgów. Stalin wyciągał wnioski z przegranej wojny z Polską. Armia Czerwona modernizowała się w błyskawicznym tempie. A w tym czasie Sosnowski święcił triumfy, zdobywając dla swojej siatki coraz bardziej wartościowych informatorów, którzy mogli dotrzeć do tajemnic Reichswehr i Armii Czerwonej. Zostawię cię na chwilę, moja droga. Muszę porozmawiać z Georgiem. Przecież ostrzegałam cię przed nim. Dla oficera kontrwywiadu to nie jest stosowna znajomość. Ostatnio się mówi, że często was widać razem w knajpach, w kabaretach. Szastasz pieniędzmi, Gunter. To interesy. Twoja uczennica Benita robi postępy. Wiesz, mam kłopoty. Muszę cię prosić o odroczenie płatności. W tym tygodniu nie dam rady. Nie mogę dłużej czekać. Jesteś mi winien 15 tysięcy marek. Spodziewam się gotówki w przyszłym tygodniu. Proszę, no to tylko parę dni. Podpisałeś weksle. Termin płatności minął miesiąc temu. Daj mi tydzień. No, może 10 dni. Nie. Georg, proszę cię, ze względu na naszą przyjaźń. Ze względu na naszą przyjaźń, to ja ci mogę darować ten dług. Jak będziesz dla mnie pracował? Dla ciebie? Dla polskiego wywiadu. Nie masz wyjścia, Ginter. W przeciwnym wypadku wyciągnę te twoje weksle i całego cię zlicytuję.
Tak, Günther Rudloff, oficer kontrwywiadu, stał się agentem Sosnowskiego. A może był to wybieg i kontrwywiad podsunął Sosnowskiemu swojego człowieka. Polski szpieg miał już dużą i dobrze działającą siatkę. Obok Rudloffa cennym nabytkiem w siatce Sosnowskiego była Renate von Natzmer, arystokratka spowinowacona z prezydentem Paulem von Hindenburgiem, zatrudniona w ministerstwie Reichswehry. Stamtąd wyniosła zestaw dokumentów opatrzonych kryptonimem Organisation Kriegsspiel, organizacja gra wojenna. Był to zestaw dokumentów przygotowanych na wypadek wojny z Polską. Do tego czasu polski wywiad nie miał tak ważnych materiałów, które tak wiele mówiły o zamiarach i przygotowaniach wroga do wojny. Sosnowski poinformował Warszawę, że ma zapłacić za te dokumenty 40 tysięcy marek, to jest około 100 tysięcy dolarów w dzisiejszych cenach. Warszawa powiedziała nie. Szefowie polskiego wywiadu podejrzewali bowiem, że te dokumenty zostały spreparowane przez wywiad niemiecki. Stosunki polsko-niemieckie zaogniały się. W wyborach w 1932 roku NSDAP stała się największą partią w Reichstagu. Adolf Hitler zgłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. W pierwszej turze głosowało na niego ponad 11 milionów Niemców. Co najważniejsze, głosowali głównie w okręgach sąsiadujących z Polską. To był znamienny i niebezpieczny sygnał. Coraz częściej punktem zapalnym stawał się Gdańsk, gdzie niemiecka większość domagała się włączenia tego miasta w granice ich ojczyzny. Zapewne z tego powodu marszałek Józef Piłsudski w czerwcu 1932 roku nakazał przygotowanie prowokacji właśnie w Gdańsku. Polecił, aby niszczyciel ORP Wicher wpłynął do gdańskiego portu, aby powitać brytyjską eskadrę przybywającą z ceremonialną wizytą. W przypadku znieważenia przez Niemców polskiej flagi miał otworzyć ogień i zbombardować obiekty w porcie. Nie doszło do tego, a Piłsudskiemu nie udało się zrealizować planu wojny prewencyjnej, gdyż przeciwny był rząd francuski. W czasie, gdy Sosnowski zdobył Organisation Kriegsspiel, szefem polskiego wywiadu był podpułkownik Stefan Mayer. No więc czemu przyjął pan taki szmat drogi prosto z Warszawy, żeby zakłócić mój odpoczynek? Sosnowski przysłał wiadomość, że jego agenci oddadzą Organisation Kriegsspiel za darmo. Chciałem to panu osobiście przekazać. A wie pan, że ja od początku miałem zastrzeżenia do autentyczności tych dokumentów? Wiem. Ale Sosnowski chce je przekazać za darmo. No żartuję, panie pułkowniku. Major Sosnowski zrezygnował z 40 tysięcy marek. A może chce to pokryć z własnej kieszeni? Znalazł inne rozwiązanie. Chce oszukać swoich agentów. Otrzymaliśmy wiadomość, że przekazanie filmów nastąpi za 3 dni w Szwajcarii. Wszystko zależy od pańskiej decyzji. Dlatego przyjechałem. Pańska opinia? Nawet jeżeli dokumenty są podstawione przez niemiecki wywiad, to i tak analiza sfałszowanego planu jest pożyteczna. I nic nie musimy płacić. Poza podróżą do Szwajcarii. Dobrze. Pojedzie pan tam. Proszę. Tylko niech pan uważa na siebie. Nie wierzę temu Sosnowskiemu. Sosnowski zaaranżował przekazanie filmów ze zdjęciami dokumentów w hotelu w Genewie, ale to Benita miała je dostarczyć z bankowego depozytu. Już są? Pokój obok. No to chodźmy. Musisz tu zostać. Nie możesz tam wejść. Nie wierzysz mi? To nie potrwa długo.
Rozumiem, że pańska zaufana osoba jest w pobliżu. No dobrze, panie von Sosnowski. Myślę, że sprawa jest na dobrej drodze. Nasz sprawdzian zdaje się potwierdzać autentyczność. No i sam pan rozumie. Urzędowy bieg spraw nakazuje nam jeszcze troszkę zaczekać. Oczywiście. Przekażę tę informację mojej znajomej. Proszę ją poprosić jeszcze o trochę cierpliwości. Filmy ze zdjęciami dokumentów zostały zamienione. Oryginał znalazł się w rękach polskiego wywiadu, a Sosnowski zwrócił Benicie bezwartościowe filmy. Co? Zanieś to do sejfu. Jak to? Sprawa jest na dobrej drodze, ale jeszcze nie czas na finalizację. I jak długo? Pospiesz się, bo nam bank zamknął. Wydawałoby się, że w rękach polskiego wywiadu znalazł się ważny plan mobilizacyjny. Sosnowski odniósł sukces. Pozornie. Czy Sosnowski oszukiwał Benitę? A może cel tej gry był zupełnie inny? Była to gra wymierzona w polski wywiad i chodziło o podsunięcie polskiemu wywiadowi dokumentów spreparowanych przez wywiad niemiecki. Czy Sosnowski zdradził Polskę, tak jak jego poprzednik w Berlinie, gryf Czajkowski? Wątpliwości zaczęły narastać, aż zamieniły się w pewność. 21 marca 1933 roku. Do kościoła w Poczdamie na inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu przybył nowy kanclerz Adolf Hitler. Skromność, z jaką się ubrał i zachowywał, wynikała z obecności prezydenta Paula von Hindenburga. Hitler musiał uznawać jego wyższość. Kościół zapełnił się najwyższymi oficerami Reichswehry, dyplomatami, sędziami, urzędnikami państwowymi. Adolf Hitler mówił: niech opatrzność natchnie nas tą samą odwagą i wytrwałością, która otacza nas w murach tej sławnej, drogiej sercu każdego Niemca świątyni. Rozpoczynał swoją misję budowy wielkich Niemiec, których granice miały objąć pół Europy. Jego oddziały już maszerowały. Polski kontrwywiad zebrał już wystarczające dowody zdrady porucznika gryf Czajkowskiego. Zimno dzisiaj. Chociaż mamy wiosnę. Nie widziałem pana jeszcze. Aresztowano go w czasie przekazywania dokumentów w styczniu 1934 roku. Było zbyt wiele dowodów zdrady, aby mógł się jej wyprzeć. Uznał, że jedynym ratunkiem przed karą śmierci jest współpraca ze śledczymi. Początkowo naprawdę próbowałem pracować zgodnie z moim zadaniem szefa siatki, ale
nie szło wtedy. Kiedy? W 1927. Zgłosiłem się do Abwery i ujawniłem się jako agent przysłany do Berlina przez Polaków. Przy tej okazji poproszono mnie, abym opowiedział, co jest mi wiadomo w wywiadzie polskim w Berlinie. Ujawniliście Sosnowskiego? Opowiedziałem Niemcom wszystko, co było mi wiadomo o woli i charakterze Sosnowskiego. Czy mówił prawdę, co oznaczałoby, że kontrwywiad niemiecki wiedział wszystko o Sosnowskim? A jaką rolę odegrała inna osoba, tancerka Lea Niako? Jedna z kochanek Sosnowskiego. To ona doniosła na niego do Abwery, że zaproponował jej współpracę z polskim wywiadem. Była tancerką kabaretową, znaną tylko bywalcom berlińskich kabaretów. W 1931 roku zagrała podrzędną rolkę w filmie La Carta. I to wszystko. A jednak w 1933 roku ktoś zaprosił ją do Polski. Zdjęcie zrobione w Łowiczu w czerwcu 1933 roku, w czasie obchodów Święta Bożego Ciała, jest tego dowodem. Może więc za tym wszystkim krył się polski wywiad, który postanowił wykorzystać Leę Niako, aby zakończyć sprawę Sosnowskiego, którego podejrzewano o to, że jest podwójnym agentem. W lutym 1934 roku Gestapo aresztowało wszystkie agentki Sosnowskiego. Nie ma wątpliwości, że nie zdradził tych kobiet, a gdy zostały aresztowane, ze wszystkich sił starał się je bronić. Jedynie Lea Niako uniknęła kary. Sosnowski i Irene von Jena zostali skazani na dożywotnie więzienie. Dwie jego najbliższe współpracowniczki, Benitę von Falkenhayn i Renate von Natzmer, skazano na śmierć. Kochany Jurku, za kilka godzin będzie po wszystkim. W całym swoim życiu kochałam tylko ciebie. Wybaczę ci wszystko i mam nadzieję, że mnie także zostanie wszystko wybaczone. Może Najświętsza Panna Częstochowska, przed której cudownym obrazem modliliśmy się razem, pamiętasz? Wstawi się za mną. Benita. Trzeciego kwietnia 1936 roku na granicy w rejonie Zbąszynia wymieniono Sosnowskiego na niemieckich agentów schwytanych w Polsce. Nie ma pewności, ilu ich było. Sosnowski, wypuszczony z niemieckiego więzienia, nie wyszedł na wolność. Przewieziony do Warszawy, przez kilkanaście miesięcy był więziony, aż w czerwcu 1939 roku sąd skazał go na 15 lat więzienia i wysoką grzywnę za zdradę Polski. Był w warszawskim więzieniu, oczekując na rozprawę apelacyjną, gdy wybuchła wojna. Już 8 września czołówki niemieckiej dywizji pancernej doszły do przedmieść stolicy. Jednakże zajęcie Warszawy z marszu, na co liczył Adolf Hitler, nie udało się i wojska niemieckie przystąpiły do oblężenia miasta. Dwa dni wcześniej z Warszawy ewakuowano członków polskiego rządu. Wywożono i palono tajne dokumenty, choć w ogromnym wojennym zamieszaniu wiele pozostało.
Szefostwo drugiego oddziału zdecydowało o wywiezieniu Sosnowskiego daleko od regionu działań wojennych. W nocy z 6 na 7 września wysłano go wraz z innymi więźniami do Lublina. Przez takie drogi, zatłoczone uchodźcami, atakowane przez niemieckie lotnictwo, przedzierał się więzienny konwój. Czy już wówczas konwojenci mieli rozkaz zastrzelenia Sosnowskiego, gdyby pojawiło się niebezpieczeństwo przejęcia go przez wroga? 28 września Warszawa skapitulowała. Długie kolumny polskich jeńców mijały oddziały jadące, aby okupować miasto. Tuż za nimi przyjechali funkcjonariusze tajnych służb, którzy rozpoczęli poszukiwanie dokumentów polskiego wywiadu. Znaleziono je w forcie Legionów. Wschód Polski, gdzie przebywał Sosnowski, zajęły oddziały Armii Czerwonej, która 17 września dokonała agresji na Polskę. To zdjęcia z radzieckiej kroniki, przedstawiającej, jak to ludność zachodniej Ukrainy i Białorusi, jak nazywano polskie ziemie, witała oswobodzicieli. Tam Sosnowski zgłosił się do NKWD. Wielki zamek. Niby nie do zdobycia. Wiele takich budowaliście na ukraińskich i białoruskich ziemiach, żeby Armię Czerwoną zatrzymać i dalej podbijać. Was do więzienia wsadzili. Rozstrzelać chcieli. Was, bohatera. Powiedzcie mi, jak to się stało, że was ranili? Zabrali mnie do lasu, niedaleko miasteczka Jaremczy. Tam czekało na mnie trzech oficerów. Drugiego głównego oddziału. Znaczy się z wywiadu? Tak. Stolar. Tak się nazywał. On ze mną rozmawiał. Jak? Stolar. Potem podam wszystkie nazwiska i pseudonimy oficerów dwójki. Stolar chciał, żebym pracował dla ojczyzny, że niby mam się zrehabilitować. Polecił pojechać do Lwowa, tam miałem się zająć wywiadem wojskowym. To on strzelał? Nie. Oficerowie szybko odjechali. Ale potem rozpętała się ostra strzelanina. Zostałem raniony w piersi. I zostawili was tak? Rannego? Widocznie nie chcieli dobijać majora. Albo myśleli, że sam umrę. I do nas się zgłosiliście. 21 września przyszedłem do Armii Czerwonej. Ale nikt mnie tam nie chciał słuchać. Popełniamy błędy. Ale w efekcie doceniono wasze postępowanie. Na zdrowie. Mamy dużo czasu. Kolację przyniosł. My nie wrogowie, którzy strzelają do polskich oficerów. A teraz powoli i dokładnie wszystko nam powiecie. Sosnowski mówił dużo o swojej działalności w Berlinie. Ujawniał nazwiska oficerów polskiego wywiadu. Czy była to gra, którą prowadził na zlecenie szefów polskiego wywiadu? Gra, która miała wprowadzić w błąd wywiad radziecki, czy może rozgoryczony. Tym wszystkim, co stało się w Warszawie, sposobem, jaki go potraktowano, zdradził Polskę. Jeżeli by zdradził, jego los potoczyłby się inaczej, a on pozostał w więzieniu. NKWD ze szczególną zaciekłością poszukiwało na okupowanych polskich terytoriach wyższych oficerów, w tym oficerów wywiadu. Stalin obawiał się, że ci ludzie staną na czele podziemnych organizacji, dlatego wydał na nich wyrok śmierci. A major Sosnowski, as polskiego wywiadu, uniknął losu tysięcy oficerów, policjantów, arystokratów zamordowanych w Katyniu. Czy może to jest ostateczny dowód, że jednak stał się zdrajcą?
2 listopada 1939 roku Sosnowski rozpoczął tułaczkę po radzieckich więzieniach. Dłuższy czas spędził na Łubiance, gdzie był szczegółowo przesłuchiwany. Potem w Saratowie. Podjął głodówkę, karmiono go przymusowo, wpychając gumowy wąż do żołądka. Podobno zmarł 26 maja 1942 roku. Nikt jednak nie potwierdził śmierci majora Sosnowskiego. Według innej wersji Sosnowski, zwolniony z więzienia, działał dla NKWD. W 1943 roku został przerzucony do okupowanej Polski, gdzie zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1944 lub 1945 roku. Rodzina Benity zdołała odzyskać jej ciało, choć regulamin nakazywał spopielenie. Trumnę złożono do rodzinnego grobowca na berlińskim cmentarzu. Irene von Jena, która przeżyła proces, pozostała w niemieckim więzieniu do 1945 roku, gdy uwolniły ją wojska radzieckie. Dalszy los nie jest znany. Tancerka Lea Niako robiła karierę filmową. Zagrała w 4 filmach, ostatnim w 1941 roku. Günter Rudloff został aresztowany przez Gestapo, gdy w październiku 1939 roku Niemcy znaleźli w Forcie Legionu w Warszawie dokumenty polskiego wywiadu. Wkrótce popełnił samobójstwo w więzieniu. Kat Karl Gröppler odszedł na emeryturę w 1936 roku. Aresztowany po wojnie przez aliantów, zmarł w więzieniu prawdopodobnie w 1948 roku.